Jeszcze raz witam bardzo serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Nadbużeńskie Dwory i Pensjonaty na piątym rajdzie po dworach i pensjonatach i innych przepięknych miejscach rejonu nadbużeńskiego. Frekwencja znakomita, gratuluję Państwu, że się zdecydowaliście, twarze uśmiechnięte, myślę, że tak pozostanie. Mamy w programie wiele atrakcji, w punktach, do których będziecie dojeżdżali, będzie poczęstunek. Mamy w programie dwie trasy, krótszą i dłuższą. Po raz kolejny możemy się tutaj spotkać, to już 5 lat temu, kiedy zaczęliśmy wspólnie tutaj z gospodarzami myśleć o tym, jak promować ten region, jak pokazać ten region najlepiej wszystkim Polakom. No i wpadliśmy na to, żeby właśnie pomyśleć, żeby przyjechać tutaj na rowerach. I widzę, że się to przyjmuje, bo dzisiaj ponad 100 osób będzie uczestniczyło w tym razie. No prawie 200, jeszcze widzicie, jak fajnie. Także że cieszę się bardzo, że możemy się spotykać w takim miejscu, że Polacy też znajdują czas na swoją pasję. Ja pamiętam, jak mieszkałem w Italii, to było prawie 15 lat temu, zazdrościłem zawsze Włochom, że tyle tych Włochów na tych rowerach jeździ wokół Lago di Garda i te w jednakowych koszulkach, tak jak tutaj widzimy, i całe grupy, mówię, kurczę, czy kiedyś to przyjdzie do Polski? No i doczekaliśmy się, naprawdę. Pojazdy gotowi, start! Powodzenia!